Wielu z uczestników dzisiejszej konferencji mówi o potrzebie długotrwałej i konsekwentnej polityki względem modernizacji rynku energii cieplnej w Polsce. Czy projekt ustawy, który został złożony w Sejmie, taką stabilizację nam gwarantuje? To jest projekt ustawy pod roboczą nazwą o czystym powietrzu, którego głównym celem jest skuteczna walka ze smogiem, ale przede wszystkim przewiduje narzędzia, skuteczne narzędzia do przeprowadzenia tej walki ze smogiem, jednocześnie z transformacją zaopatrzenia w ciepło, bo w Polsce akurat inaczej niż w krajach zachodu z źródłem smogu jest emisje, są emisje z domków jednorodzinnych, z ogrzewania głównie, ale to daje nam szansę na taką transformację i pewność rynku energii cieplnej wraz z inkorporacją, jakby transpozycją, także pakietu zimowego w tym zakresie. Mamy szansę, tworząc przewidywane w ustawie plany zaopatrzenia w energię cieplną na poziomie gminnym, które byłyby aktem prawa miejscowego, na takie zarządzanie energią w danej gminie, które będzie adekwatne do warunków też lokalnych i uwzględni odnawialne źródła energii, w tym biomasę głównie lokalną, ale pozwoli także przetransponować przedsiębiorstwa energetyki cieplnej jakby na nowe tory, żeby się stały dostawcą komfortu cieplnego i zarządzającym tym komfortem na poziomie gmin. To jest duża szansa i jeśli przyjmiemy jednocześnie duże takie zaplecze regulacyjne, prawne, które jest przewidziane w tej ustawie i finansowe, bo przypomnę, że przewiduje się głównie ze środków handlu emisjami środki wartości 0,5% PKB rocznie na ten cel, to jest to ogromna szansa na taki skok cywilizacyjny, nie tylko jeśli chodzi o jakość naszego życia lokalnie, zdrowe powietrze, ale także transpozycję gospodarczą w tym rynku energii cieplnej, który jest niezbędny w najbliższym czasie. Dziękuję. Dziękuję.